Dzień dobry Państwu, witam się z Wami 14 marca 2024, dzisiaj mamy czwartek. 14 marca to są również imieniny Matyldy, jakby ktoś chciał wiedzieć. Chociaż u nas jakoś hucznie imieniny Matyldy nie są obchodzone, prawdopodobnie dlatego, że są bardzo po sąsiedzku z jej urodzinami. No ale są, także jak znacie jakieś Matyldy inne niż nasza, to dzisiaj się składa im imieninowe życzenia. Chyba, że można dzisiaj, chyba jest jeszcze jakaś jedna data imieninowa. No nic, ja właśnie czekam na swoją kawkę, idę sobie ją zaraz zrobić. Właśnie odwiozłam dzieci do przedszkola, szkoły, wiadomo, wszędzie. Pojechałam jeszcze do paczkomatu, przyszła moja marynarka, którą zamówiłam jakiś czas temu. Ogólnie spodziewałam się troszkę innego materiału i trochę innego rozmiaru, w sensie myślałam, że estka będzie mniejsza, jest większa, no ale ogólnie podoba mi się, więc chyba zostanie, nie wiem, spróbuję może jeszcze podejść z nią do jakiegoś krawca, żeby mi ją trochę... poprawił tak bardziej pode mnie, że była węższa w talii, ale no nie wiem, zobaczymy, czy to się uda. Nawet nie chcę wam teraz pokazywać, pokażę wam już, jak będzie czas. A co więcej? No, co więcej? Tatusia nie ma, no to jestem sama aktualnie w tym momencie. Idę sobie zrobić właśnie kawkę, jak mówiłam, może jakieś śniadanie nawet. Nie wyspałam się dzisiaj okrutnie. Nie wiem, jakieś samopoczucie mam słabe. Ale oby do weekendu, wtedy się będzie można może wyspać wreszcie. Bo właśnie brakuje mi chyba snu. Przepraszam, o Boże. Nie wiem jak u Was, ale u nas cały czas jest beznadziejna pogoda. Ja nie wiem, czy gdzieś w Polsce już się zaczęła wiosna. No bo tutaj rano było wprawdzie 5 stopni, no to już w ogóle jak na ostatnie poczynania pogodowe to jest nieźle. Aczkolwiek nadal wydaje mi się zimno, no nie ma słońca, no strasznie mi tego brakuje. Nie wiem jak tam u Was, jak Wy się na to zapatrujecie, ale jednak no mi to już by się chciało słoneczka. Myślami już jestem gdzieś tam w tych wyjazdach niedalekich. Mam nadzieję, że tam nam słońca nie zabraknie i że będzie chociaż trochę cieplej. Znaczy trochę cieplej to będzie, tylko mam nadzieję, że będzie może nie trochę, a trochę bardziej niż cieplej. No i co wam jeszcze chciałam powiedzieć? No chyba nie. Kawka jest. Coś mi przerwało poprzednie ujęcie. Jakaś przerwa techniczna, coś tam w telefonie mi się wyświetliło i przerwało. No nic, dzisiaj plany miałam w sumie jakieś takie techniczne parę rzeczy do zrobienia. Jutro będę sprzątać tak na serio w domu, ale dzisiaj mam tam jeszcze trochę innych rzeczy do ogarnięcia. W każdym razie na razie jest pora na rozruch. Muszę się obudzić dobrze. Jakieś mam ostatnio naprawdę braki w spaniu. Co nie gdzieś nie przystanę, poduszkę zobaczę, to zaraz mi się spać chce serio. A może też, mówię wam, może już mówiłam, znaczy mówię wam, mówiłam ostatnio, może to jest jakieś przesilenie wiosenne, czy co. No nic. Życzę wam wszystkim miłego dnia i lepszego startu niż u mnie, bo ja jeszcze śpię. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, no nie? Dzisiaj już prawdopodobnie Paweł pokaże wam coś ciekawego, a na pewno ciekawszego niż to tutaj u nas, co się dzieje w domu, takie normalne życie, no nie? No. To na razie będzie na tyle. Ma. Pa, nie ba, miłego dnia.